centrum Wrocławia trwa przebudowa trzech mostów pomorskich, północnego, środkowego i południowego, który Państwo za mną widzicie. Przebudowa tego ostatniego rozpoczęła się na początku października. Ma on zostać zrewitalizowany i odzyskać swój dawny blask z XX wieku. Podczas rozpoczęcia przebudowy odkryliśmy tutaj maszkarony, które były zasłonięte, oczywiście one cały czas były od początku istnienia mostu, były zasłonięte tą rurą cieplną, którą mamy. W zadaniu również ta rura zniknie z mostu, zostanie ona wprowadzona pod Odrę, będzie kanał ciepłowniczy będzie prowadzony pod Odrą. Maszkarony zostaną odsłonięte i będzie można je podziwiać tak jak w 1920 roku. Obecnie są one poddane czyszczeniu i już pięknieją, co widać. Tutaj także będą przebudowane te pawilony, które przypominają strażnice, takie te wieżyczki na początku tego, one zostaną też pięknie odrestaurowane. No, cały most zyska na pewno blask z początku XX wieku. Sądzę, że to będzie jeden z najładniejszych mostów we Wrocławiu. Z powodu przebudowy i rozpoczęcia prac na południowym moście pomorskim dojazd do ulicy Księcia Witolda jest możliwy jedynie od strony mostu uniwersyteckiego. Również nie jest dostępne przejście dla pieszych od strony mostu północnego. Miasto inwestuje 70 milionów złotych w przebudowę tych mostów wspólnie z partnerami, jakim jest Fortum oraz MPWiK, żeby te mosty zaraz znowu przebudowywać. Tu trzeba, pewne względy technologiczne muszą potrwać. Przebudowa jest prowadzona równolegle na trzech mostach pomorskich. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Na moście północnym kończymy wylewanie płyty pomostowej. Na moście środkowym zdjęliśmy płytę pomostową i będzie wylana nowa płyta pomostowa. Na moście południowym rozpoczęliśmy rozbiórki nawierzchni oraz chodników. Trzy mosty zostaną otwarte równocześnie. Zakończenie inwestycji jest planowane na pierwszy kwartał 2023 roku. Echo 24, Marta Wrońska.